Cześć! Motoryzacyjne mity. Prawda czy fałsz? To nowy cykl na naszym kanale, w którym postanowimy się rozprawić właśnie z mitami odnośnie motoryzacji, a szczególnie tej zabytkowej. W dużej mierze będzie to moja subiektywna ocena faktów, ale poparta opiniami rzeczoznawców, pracowników warsztatów, jak również innych kolekcjonerów. Tyle słowem wstępu, nie przeciągając, ruszamy! Zaczniemy od jak zwykle najbardziej kontrowersyjnego poglądu, a więc klasyczne samochody są bardziej szkodliwe dla środowiska niż nowoczesne samochody. Prawda czy fałsz? Jak myślicie, drodzy Państwo? My mówimy fałsz. A teraz parę argumentów dlaczego. Otóż producenci samochodów cały czas mówią nam, jak bardzo ekologiczne są te ich nowe pojazdy, jakie wspaniałe normy spełniają, jak bardzo wyśrubowane są te normy. Niestety z biegiem czasu, czasami całkiem przypadkiem dowiadujemy się, że te testy jednak nie tak do końca były miarodajne lub jakiś element tych testów był oszukany. I teraz, drodzy Państwo, czego jest bardzo dużo w nowoczesnych samochodach? A mianowicie plastików, tworzyw sztucznych, elementów elektroniki. Natomiast w starych samochodach oczywiście przeważającymi elementami były drewno i była stal. A więc biorąc pod uwagę choćby te argumenty, w naszej opinii bardziej ekologiczne są właśnie samochody zabytkowe. Polecam również Państwa uwadze kontrowersje ze zmianą czynnika klimatyzacji właśnie w nowych samochodach. I teraz możecie sobie zadać pytanie, dlaczego uważamy ten temat za bardzo kontrowersyjny. Zalecam głęboką lekturę i poczytanie, czy właśnie dążymy tak naprawdę w stronę ekologii, czy jednak chodzi o realizację korporacyjnych celów. Więc zachęcam do lektury, jeśli nie będziecie w stanie znaleźć odpowiednich materiałów, bardzo chętnie je podeślę. A więc wracając do naszego mitu, a więc klasyczne samochody są bardziej szkodliwe dla środowiska, prawda czy fałsz? My mówimy fałsz, są bardziej przyjazne dla środowiska niż nowoczesne samochody. A tak, na sam koniec, w formie żartu lub tylko żebyśmy się uśmiechnęli, zobaczcie jeden z moich motoryzacyjnych ulubionych memów, który właśnie pokazuje nam, w jakim stopniu zabytkowe samochody potrafią się zutylizować. I zastanówmy się głęboko, czy w nowych samochodach, w których pełno jest plastików, osiągniemy podobny stan rozkładu. Tutaj możecie zobaczyć tego mema i życzę szerokiego uśmiechu. Mit drugi. Klasyczne samochody częściej się psują. Jak myślicie Państwo, prawda? A może jednak fałsz? Ten mit, drodzy Państwo, jest jak najbardziej prawdziwy. Należałoby zacząć od tego, że porównujemy do siebie samochód klasyczny w tej formie, a raczej w tym stanie, w którym jest dziś, do samochodu nowoczesnego. A więc należałoby powiedzieć o tym, że niestety klasyczne samochody to tacy nasi motoryzacyjni dziadkowie, seniorzy, którzy po prostu się psują, a psują się z racji tego, że rozwiązania w nich zawarte często odbiegają daleko od ideałów. Niemniej jednak, warto powiedzieć o tym, że klasyczny samochód nie lubi stać długo nieeksploatowany. Rozwiązania zawarte w nich, takie jak na przykład uszczelnienia ze sznura lub z uszczelek korkowych, bardzo często podczas długiego postoju przestają spełniać swoje zastosowanie i niestety następują wycieki różnego rodzaju płynów lub olejów. Kolejnym elementem, który bardzo często przydarza się w naszym klasycznym samochodzie, są śniedziejące platynki w aparacie zapłonowym, również śniedziejące styki w pompie paliwa. Kolejnym elementem jest, jeżeli pozostawimy na dłuższy okres czasu paliwo w baku, ono również ulega pewnej degradacji, wytwarza się pewien osad, który później przewodami paliwowymi trafia do gaźnika i zapycha jego dyszę, a więc znowu nasz pojazd nie pracuje tak, jakbyśmy tego chcieli, albo w ogóle nie jesteśmy w stanie go odpalić. A więc biorąc pod uwagę te wszystkie rzeczy, o których powiedziałem, ten mit jest jak najbardziej
prawdziwy. Jeżeli Państwu podoba się to, co robimy, podobają się nasze filmy, podobają się nasze samochody, to gorąco zachęcam do lajkowania filmów, subskrypcji naszego kanału, śledzenia nas w mediach społecznościowych oraz do wszelkiego kontaktu oraz oczywiście do odwiedzenia nas w Muzeum Motoryzacji, ponieważ już działamy, już jesteśmy otwarci, więc gorąco zachęcamy. Widzimy się w Gdyni.